Króliczki były za szybkie. George musiał je przechytrzyć. Jeden złapany, jeszcze sześć. Na szczęście dla George'a, młode króliczki nie znają się na zacieraniu śladów. Nie wystarczy sprawniejszy umysł, by przechytrzyć króliczki. Dobrze mieć też czapkę. Trzy w klatce, jeszcze cztery. Wiewiórki nie lubią niespodzianek, nawet najmniejszych. Policzył miski. Miał śnieżynka, kropka, czarnoucha, kitka, kasztanka i wiewiórkę. Dodajemy złapanie przez małpę do listy niespodzianek, których nie lubią wiewiórki. Nie wszystkie ślady prowadzą do ślicznych króliczków. Cześć, George. Co robisz? Bill już prawie skończył. George'owi zostało mało czasu. George złapał już wszystkie króliki, oprócz Herberta Neningera. Niedługo wróci Bill. George szukał już wszędzie. Potrzebował pomocy specjalisty. Kto się dobrze zna na króliczkach? Nic z tego. George próbował wyjaśnić, że to nie pora na zabawę kulką wełny. Trzeba szukać Herberta Neningera. To nie była wełna. To była noga Herberta Neningera. Cześć, George. Zabawiasz króliczki? Dzięki. W nagrodę za to, że z nimi jesteś i cierpliwie czekasz, pozwolę ci teraz pogłaskać jednego króliczka. Głaskanie nie jest łatwe. Trzeba tego króliczka ciągle pilnować. Krok pierwszy. Otwieramy haczyk. Ale chyba chcesz pogłaskać króliczka. Dobrze. Bardzo ostrożny z ciebie chłopak. Zaraz. Skąd się tam wziął ten żołądź?